Cześć kochani, witajcie na kursie improwizowania. Lekcja trzecia. Gitarę, weź sobie gitarę w dłoń. Pokażę ci. Bo wiele osób po prostu, mając gitarę w rękach, nie za bardzo potrafi coś tworzyć. We wcześniejszej lekcji mówiłem o tym, żeby wymyślać melodię w głowie, zanim ona w ogóle wyjdzie z palców. Możesz oczywiście powiedzieć teraz, ja wymyślam takie rzeczy, że kuźwa nie jest, palce nie są w stanie tutaj mi popierniczać po tym, no nie? I słusznie, na tym etapie jeszcze nie za bardzo jesteś w stanie przenieść bezpośrednio melodię, które ci tam się tworzą, bo to są różne frazy, szybkie dźwięki, wolne dźwięki, szybkie połączone z wolnymi, może być na przykład szerszy rejestr, w sensie niski dźwięk i bardzo wysoki, więc tych rzeczy jeszcze możesz nie być w stanie zagrać. Ale dzisiaj spróbujemy sobie zrobić coś takiego, improwizowanie na jednym dźwięku. Możesz powiedzieć, o kurde, koleś się źle czuje. Ale tak, improwizowanie na jednym dźwięku. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że masz do dyspozycji jeden dźwięk. Oczywiście po chwili stwierdzisz, że... A jeden dźwięk, no to już jest minus. Po chwili stwierdzisz, że ten jeden dźwięk to jest troszeczkę za mało, nie mogę zrobić z melodii, nie mogę nic stworzyć. Zgadza się, nie możesz nic stworzyć, więc co nam pozostaje? Pozostaje nam opcja tworzenia rytmu z tego jednego dźwięku. No popatrz. Nie wiem, jakie mam to ustawienie przez teraz. Dam sobie po prostu, uwaga. Biorę sobie na przykład dźwięk G. Czwarta struna na piątym progu. Tylko chyba, że w ogóle włączę kanał czysty, żeby nie było, że Wojtas coś tutaj jakiś ma. O. No to nie ten dźwięk. Mamy ten jeden dźwięk. I teraz, co możemy zrobić, co by rozwijało naszą percepcję improwizacyjną? W zasadzie, jeżeli chodzi o tworzenie melodii, nic nie możemy zrobić, bo mamy tylko jeden dźwięk. Tylko ten jeden dźwięk G. G, G, G. Natomiast na czym się skupimy? Na tworzeniu rytmu. Patrz, jeżeli mamy G, możemy stworzyć rytm na przykład ósemkowy. Czy tam to zależy, jakie mamy oczywiście tempo, że po prostu gram dźwięki poszczególnie, po kolei, w tym samym rytmie. Znasz na pewno ten utwór. Tak, po dwóch kółkach albo czterech, nie jestem teraz w stanie, nie pamiętam, wchodzi bas, który gra dźwięk G. I teraz sobie gra. Tym, 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 ty, tym, 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 ty, tym, tym, tym. Więc jeden dźwięk jak najbardziej ma uzasadnienie melodyczne, rytmiczne i w ogóle, więc to nie to, że jakiś ja sobie wymyślam, prawda? Tylko teraz spróbujmy sobie pomyśleć. Aha, czyli mogę tworzyć rytm regularny. To jest rytm, ja to nazywam rytm, nazwijmy na potrzeby, o właśnie, wspólnie tworzmy, prawda? Wojtas sugeruje, że to jest rytm regularny, czyli po prostu gram cały czas jeden dźwięk. No trochę nam się zacznie nudzić, nie? A teraz spróbuj zrobić w różnych odstępach. Sorry, użyłem dźwięku pustej struny, jeszcze raz. Powtarzam. Czyli już mamy jakąś myśl, która dzięki powtórzeniom, czyli zapętleniu tej myśli, powoduje, że tu nam wchodzi do głowy, wchodzi na melodia. Melodia, która tworzona jest bardziej przez rytm niż przez dźwięki. Ty, 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 ty. Czyli coś tutaj już mamy. To może być jakieś rozpoczęcie utworu, motyw zwrotkowy to może być,
Może być jakiś bridge, cokolwiek może być. Może być fragment jakiegoś riffu, który dalej się rozwinie, prawda? Teraz spróbuj też wziąć ten piąty, na piątej strunie, czwartej strunie, piąty próg. Ten po prostu dźwięk G. Spróbuj zrobić jakiś inny rytm. Tym, 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 tutaj zacząłem zmieniać, prawda? Czyli tutaj jakby widzisz, istotne jest, żeby uruchomić bardziej poczucie rytmu w tym, bo w graniu melodii, w graniu tych fraz, improwizowaniu, to rytm też jest istotny. No, nie wiem, czy znasz Red Hot Chili Peppers. Rozpoczęcie jednego z utworów Red Hot Chili Peppers. To są dwa dźwięki, ale w tym rytmie. Dydym, dydym. Jest tam krótka pauza, no bo jakbyśmy zawsze dydym, dydym, dydym. Też oczywiście może tak się zacząć. Dydym, 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 dydym. Tylko przez taką ogromną ilość powtórzeń tego samego, tych samych dwóch dźwięków, to już zaczyna się, trochę się nam nudzi, no nie? A tu mamy dydym, 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 dydym. Tam później wchodzi perkusja, wchodzi bas i tak dalej. Więc improwizowanie już zaczyna się od jednego dźwięku. Od jednego dźwięku, który może tworzyć jakiś rytm. Tu dodałem trzy dźwięki, ale jest to jakieś później rozwinięcie melodyczne tej naszej myśli. Więc twoim zadaniem jest wymyśleć pięć różnych rytmów na tym dźwięku. Może być jakiś inny dźwięk, ale możemy przyjąć, że struna czwarta, piąty próg. Pięć różnych dźwięków, pięć różnych rytmów. Ja miałem ten ty 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 ty. Może być na przykład ty dym ty dym ty dym ty 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 dym ty dym ty dym ty 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 dym ty dym ty dym ty 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 dym ty 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 dym ty 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 dym ty 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 dym. I jakieś jeszcze sobie mogę wymyślić. Ty sobie wymyśl, niekoniecznie podbierz te, co ja wymyśliłem, wymyśl zupełnie sobie swoje. I to bardzo, bardzo ci gorąco polecam włączyć jako jeden z elementów codziennego po prostu ćwiczenia, że ty robisz jakieś ćwiczenia na rozgrzewkę i po prostu na jednym dźwięku. No, dodałem oczywiście dźwięki, ale to już się tam później same one cisną, więc do tych swoich elementów, do swojego harmonogramu ćwiczeń dołącz tworzenie rytmów, tworzenie właśnie, bo rytm można równie dobrze na power chordzie jakimś, prawda, czyli na akordzie. Wiesz, to naprawdę nie ma problemu, ale od czegoś trzeba zacząć. Także żegnam się serdecznie z tobą i do zobaczenia w następnej lekcji. Pa!